Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat: badania techniczne. Dla osób, które posiadają nowy pojazd, taka wizyta na stacji kontroli pojazdów jest obowiązkowa po 3 latach użytkowania. Następnie takie badanie należy wykonać według wpisu diagnosty w dowodzie rejestracyjnym, czyli jeżeli po 3 latach mamy kolejne badanie, będzie ono już na 2 lata. Po tych 2 latach będziemy musieli odwiedzać stację już co roku. Jakie zmiany nas czekają 13 listopada? Przekonają się Państwo oczywiście podczas wizyty na obowiązkowym badaniu technicznym. Ale w skrócie, najważniejszą zmianą dla Państwa będzie to, że za samo badanie będziemy musieli zapłacić przed przystąpieniem diagnosty do czynności sprawdzających. Dla przypomnienia powiem, że do tej pory odbywało się w ten sposób, że diagnosta wykonywał obowiązkowe czynności, czyli jeżeli ktokolwiek był na takiej stacji, wie jakie to czynności. Następnie dokonywał odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, po czym wnosiliśmy stosowną opłatę. Od poniedziałku 13 listopada, jadąc na stację diagnostyczną i chcąc wykonać obowiązkowe badanie techniczne, będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty przed wykonaniem tej czynności. Diagnosta poprosi nas o dowód rejestracyjny auta, wprowadzi do systemu te auto i następnie będziemy musieli opłacić należną kwotę. Po czym diagnosta dopiero wtedy przystąpi do swoich czynności. Kwota, którą opłaciliśmy, jest kwotą niezwracalną, niezależnie od wyniku, jaki nasz pojazd otrzyma podczas badania. Także gdyby nasz pojazd miał istotne usterki i diagnosta zdecydowałby się nie podbić nam dowodu rejestracyjnego, kwota nie będzie zwracana. W takim wypadku diagnosta wypisze nam dokument z kodami usterek, które są w naszym pojeździe i na podstawie tego dokumentu, po usunięciu wszystkich tych usterek, które będą wymienione na tym dokumencie, będziemy mogli wrócić do tej samej stacji diagnostycznej, aby zakończyć nasze badanie wynikiem pozytywnym. Taka jedna rzecz, że gdy mamy jakieś usterki do usunięcia, kwota powtórnej naszej wizyty będzie zdecydowanie tańsza, bo te ceny będą się oscylować między 13 a 36 zł. Wszystkie uwagi o naszym pojeździe, o usterkach istotnych, które diagnosta znajdzie w naszym pojeździe, będzie również musiał zamieścić w centralnej ewidencji pojazdów. Także gdyby nam przyszło do głowy pojechać na inną stację i przeprowadzić jeszcze raz, powiedzmy, całe badanie techniczne, diagnosta nowy, który będzie przyjmował pojazd, będzie już widział, że ten pojazd był na innej stacji diagnostycznej i z jakiego powodu zostało to badanie niedokończone. Czemu te wszystkie zmiany mają służyć? Otóż ustawodawca chce do minimum ograniczyć tak zwaną turystykę przeglądową, to znaczy kierowcy właśnie w przypadku aut z jakimiś usterkami jeżdżą od stacji do stacji, a może w końcu uda się przeprowadzić takie badanie bądź namówić diagnostę do przymknięcia oka na pewne usterki. Dlatego wprowadzanie na bieżąco przez diagnostów wszelkich usterek każdej wizyty na stacji diagnostycznej ma to po prostu ukrócić, abyśmy zadbali i jadąc już na przegląd
i wiedząc o niektórych usterkach, abyśmy je usuwali przed przyjazdem. Na pocieszenie dodam Państwu, iż cena za badania techniczne na tą chwilę nie ulega zmianie i zmianie nie ulegają czynności kontrolne wykonywane przez diagnostów. Co jeszcze było przyczyną zmiany tych przepisów? Otóż, Szanowni Państwo, jak wynika ze statystyk, raptem 2% pojazdów poruszających się po naszych drogach nie zostaje dopuszczonych do ruchu z powodu istotnych usterek. Statystycznie w Niemczech jest to 23%. Sami Państwo widzą, jaka przepaść dzieli nas od zachodnich chociażby sąsiadów. Miejmy nadzieję, że zmiany, które nastąpią już od poniedziałku, istotnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. A kierowcy, niestety starszych aut, muszą liczyć się z wydatkami, ale tylko dla siebie i tym samym będą bezpieczniej jeździć swoimi autami. A teraz dla rozluźnienia kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Szanowni Państwo, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że zmiany, o których dzisiaj mówiłem, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa naszego, wszystkich kierujących, uczestników ruchu drogowego, a my będziemy jeździć sprawniejszymi pojazdami. Tymi słowami żegnam się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień.